Cześć, cześć, cześć! Witam Was na kanale Mazurka Planner. Dzisiaj pokażę Wam kilka rzeczy z wyprzedaży. Pochodzą one z Biedronki. Bardzo fajne rzeczy udało nam się zdobyć. I jako pierwsze mamy takie oto kubeczki. Kubeczki są podwójne w opakowaniach. Była fajna wyprzedaż ogólnie w Biedronce i mamy takie kubeczki letnie. O, proszę bardzo, na kompocik albo do przechowywania owoców, albo mamy wersję zimową z niedźwiadkiem. Zaraz pokażę Wam, jak one wyglądają w środku. Bardzo fajne są, takie retro, te z kompotem mi się podobają. No i co tutaj mamy? Mamy takie kompocikowate. O, proszę bardzo. I to jest taki retro kubeczek na kompot z przykrywką, a w środku mamy, o, drugi. Czyli wersja malutka i duża. I moje ulubione czereśnie albo wisienki, jak ktoś woli. I mamy jeszcze, tutaj położymy dalej. Mamy jeszcze wersję zimową i wersja zimowa jest niedźwiadkiem. O, i taki oto niedźwiadek zimowy z górami. Też jest to z przykrywką. O, i drugi też ma, o, kubeczek taki mini. Bardzo fajny zestawik się tworzy ogólnie. Co nam tutaj się udało jeszcze zdobyć w Biedronce? Udało nam się zdobyć obrusik. O, może w tą stronę. I jest to obrus taki w tropikalny wzór. I on ma rozmiar prawie 140 na 200 cm. O, bardzo fajny. Idealny też na prezent, jakby ktoś chciał. No, u nas powędruje to na stół. Będzie pasować do Monstery albo do naszych tropikalnych kwiateczków. Mamy jeszcze taki wzór bardziej delikatny, takie oto jakby suszone kwiaty, też bardzo fajny. Ten jest na drugi stół do pokoju i on jest trochę mniejszy, ma 110 na 160 cm. Jeszcze pewnie gdzieś w jakichś takich biedronkowych sprzedażowych można je zdobyć. O, i mamy coś jeszcze dla naszego puchatka. I oto jest drapak. Teoretycznie jest to bardzo mały drapak. Miał duży drapak, ale w ogóle na nim nie siedział. Był jakby za duży. On lubi takie bardziej ciasne miejsca, tak żeby się schować, jakieś kartony, siatki. Ten drapak jest, o, proszę bardzo, o taki, ma takie legowisko, powinno mu się podobać, gdyż jest takie półokrągłe, ma kulkę. On lubi się takimi kulkami bawić i różnymi innymi zwisającymi rzeczami. No i ma jeszcze ten mały mini drapaczek z takiej włókniny, że może sobie łatwo podrapać. I tutaj, to będzie, no wiadomo, tutaj jest ten trzon. A tutaj jest jeszcze, o, jest jedna część, druga. O, i proszę bardzo, i tutaj jest to jego legowisko. Jak złożymy, damy Wam znać, jak się kot czuje. W sumie takie małe to ono nie jest. No i futerko oczywiście nasz kot lubi. I co tutaj jeszcze mamy? Co udało? O, już nawet idzie do kartonu. Zaraz będzie tam po prostu się wciskał. Mamy jeszcze bardzo fajne lampeczki. Lampki są na czujnik ruchu. Mamy już zamontowane takie lampki w domu na Mazurach. Fajnie się sprawdzają właśnie, gdy idzie się po ciemku do korytarza. No i kupiliśmy sobie tutaj jeszcze do Warszawy właśnie też kilka takich na czujnik ruchu. No, kot też może nie będzie wtedy drapać tak strasznie w drzwi wieczorami, gdy mu ta lampka zaświeci po prostu w oczy. No i jeszcze nasz taki pomysł. Mamy na Mazurach lokatora niestety, kunę domową na strychu.
No i zrobiliśmy taki eksperyment, założyliśmy takie właśnie lampki na strychu, no i powiem Wam, że na razie jest troszkę spokoju. Postawiliśmy te lampki właśnie w miejscach takich, gdzie wiedzieliśmy, że ta kuna tam chodzi po prostu, bo były albo ślady, albo jakieś rzeczy poodsuwane, no i pewnie ta lampeczka, gdy kuna sobie chodzi, to po prostu daje jej w oczy po prostu wielki blask, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę się kuna tego wystraszy. Jeszcze mamy tutaj taki łańcuch świetny. O, proszę bardzo. On jest dosyć długi. W domu mamy zaczepiony ten łańcuch na klonie. Po prostu jest ubrany sobie klon. Bardzo fajnie wygląda wieczorem. Tutaj zamierzamy powiesić ten łańcuch na balkonie jeszcze do czasu, gdy nie ma mrozu i takich wielkich przymrozków. Zobaczymy, jak się sprawdzi tutaj. Na pewno będzie lepszy taki słoneczny LED niż takie zwykłe łańcuchy na baterie, które w ogóle się nie sprawdziły, baterie nam zamykały i nic z tego nie było. Lampki lądowały do kosza. No i mamy jeszcze, no jo, bardzo ładną półeczkę. O, zobaczcie sobie. O, jest to taka mini półeczka na jakieś takie przedmioty, gadżety, ściereczki. Bardzo fajna. Składa się ona chyba tutaj z 3-4 rzeczy, oglądałam wcześniej. Ma o sobie właśnie, o, listewki. No i jeszcze ma tutaj, niedługo mi Paweł złoży. Zobaczymy, jak to wygląda. A tutaj mamy, o, są szufladki. Jedna, druga. No w sumie nawet nie polerowane. Proszę bardzo. No i ta półeczka powinna wyglądać tak. Matko Święta. Ale tutaj nie ma śrub. Ale Paweł coś na pewno znajdzie, bo on ma dużo tam śrub. Wszędzie przygotowane jest na wszelkie ewentualności. Już tyle różnych rzeczy poskładaliśmy i porobiliśmy tutaj, że ohoho. No i jeszcze bardzo ładna, super zdobycz, bardzo mi się podoba, niedługo będziemy robić naszą tutaj galerię. Jest to oto taka walizeczka, hop, a tak naprawdę wygląda ona tak i jest to zestaw siedmiu ramek. No u mnie zamiast takich obrazków albo mini plakatów zawisną w tych rameczkach zdjęcia, czyli nasze ulubione chwile. No i tutaj pokażę Wam, jak te ramki wyglądają. Jest ich naprawdę dosyć dużo. Ojejku, ale nie wiem w sumie, czy tu zawisną zdjęcia, bo te rzeczy, które są podłożone pod papier, są naprawdę bardzo ładne. Tutaj mamy największą, wygląda ona tak. Jeszcze się zastanowię jednak, co tutaj dokładnie zawiśnie. No to tak, to jest ta największa, wygląda tak. Mamy jeszcze tutaj takie dwie małe, tutaj zboża, bardzo ładnie się prezentują. Tutaj to na pewno zmienimy, bo to jest dosyć jakiś dziwny taki plakat. Jeszcze mamy następne łany zboża, proszę bardzo. Tutaj jakieś takie niby deszczykowate, rosowate rzeczy. I co tutaj jeszcze mamy? Drewno, to też bardzo mi się podoba. No i taka, czyli jest ogólnie 7 takich ramek, dosyć dobra cena, za tą walizkę zapłaciliśmy, była wyprzedaż około 60-70 zł to kosztowało, a zapłaciliśmy chyba niecałe 30, więc bardzo dobra cena ogólnie, odłożę sobie tą walizkę tam niżej. Jeszcze co mamy? No tutaj jest jedna rzecz bardzo ładna, ale ogólnie nie wypadła, bo nie zobaczyłam, że po prostu jest trochę z ubytkiem. To są takie serduszka, teoretycznie ręcznie robione, też z tej serii biedronkowej. Jest tutaj ile ich? Tu mamy 3, 6, 7. 7 takich serduszek, chociaż Paweł nie wie, czy nie było 8. Oj, czy nie było tutaj 8
takich serc, bo twierdzi się, jak to niósł, to gdzieś mu jedno wypadło. I tutaj był dołączony taki łańcuch świetny LED, ale no nie zauważyliśmy, gdy to kupowaliśmy i po prostu, no i po prostu tego łańcuszka w środku nie było. No było to z wyprzedaży. Mamy jeszcze bardzo, ale to bardzo ładne puszki. Takie czarne, o proszę bardzo. O, na początku kupiłam jedną, a potem zdecydowałam się na drugą. No bo dwie będą ładniej wyglądać. Dosyć obszerne i też one chyba były po 4 zł ogólnie na wyprzedaży. No, bardzo dobra cena. Jeszcze tutaj mamy takie dwie letnie podkładki z pomponami. Bardzo lubię takie pomponiki. Miałam w sumie kilka takich chustek. No teraz, teraz już trochę inne kupuję, ale te podkładki takie słomiane bardzo mi się spodobały i one wyglądają tak. Tutaj jeszcze nasza druga lampka. Tamta była biała, ta jest czarna. Jeszcze nabyliśmy takie, takie pojemniczki. To są albo na jakieś takie przekąski, albo dekoracyjne pojemniczki. I tutaj mają takie malutkie króliczki. O. Jeszcze w sumie mamy do tego taki wielki talerz, ale teraz tego nie przywieźliśmy, bo już nie mieliśmy w sumie miejsca, żeby to wszystko zapakować i żeby nam się to nie pobiło. Od tej półki, no ale zobaczymy potem. No i tutaj jeszcze mamy, co tutaj jeszcze mamy? Takie bardzo ładne talerzyki. Też były o na wyprzedaży w Biedronce. Wyglądają jak takie ręcznie malowane, ale mają bardzo ładne, takie delikatne kwiatuszki i mamy tego. Mamy tego 5 sztuk. Fajne będą na deserki. W sumie dzisiaj by się to przydało na ciastka i na jabłka pod kruszonką. A tu był jeszcze jeden taki, myślałam, że w sumie znajdę potem drugi, ale mi się spodobał. Jest taki żółciutki. Takie dwa style, ale też w sumie pasują. No i co tutaj jeszcze mamy? No i to są ogólnie nasze takie wyprzedażowe zakupy z Biedronki. Bardzo atrakcyjne ceny były, rzeczy nam się przydadzą, jak to zwykle w domu bywa, wszystko w sumie przydatne. No, mam nadzieję, że podobał Wam się mój krótki filmik o zakupach. Zapraszam i zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału Mazurka Planner. No i mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmy. No, od niedawna dopiero zaczęłam przygodę z YouTube'em, więc wszystkiego ogólnie się uczę. No i występy przed kamerą naprawdę nie są takie proste, jakby się zdawało. Życzę Wam ogólnie miłego popołudnia i zapraszam Was na następny filmik. Spróbuję Wam nagrać moje zakupy kosmetyczne. No i też mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Więc na razie Wam macham. Do zobaczenia. I trzymajcie się ciepło.